Szczęść Boże, coś wam powiem. Dzieją się wielkie rzeczy. Anioł się pojawia. Padają niesamowite słowa. Maryja co zrobiła? Zmieszała się. Mogę zrobić wszystko, bo przecież zmieszać to się można, kiedy ktoś mi zwrócił uwagę za nietaktowne zachowanie. Słysząc takie wieści, to można paść z przerażenia, że do mnie, prostego i spokojnego człowieka, który wykonuje swoje obowiązki, przychodzi Boży posłaniec i mówi: będziesz kimś ważnym. Przecież ona nie różniła się niczym od swoich rówieśników, którzy wykonywali takie same prace. Żyli tak samo zwyczajnie jak ona. A jednak tu nie ma nic zwyczajnego. Dziś, słysząc taki przekaz, nastolatek by pewnie nie zrozumiał, o co chodzi. W Maryi jest tyle pokoju i zawierzenia. Tego nie potrafią nawet dojrzali, dorośli ludzie. Bo emocje są w nas tak rozbudzone, gdy w chwili, w której nie mamy kontroli nad dalszymi losami, panikujemy albo wybuchamy złością. A Maryja się zmieszała, jakby jej zwróciło się uwagę, że nie tym widelcem zabiera się za ryby. Pytanie, jakie nasuwa się z tej sceny, to skąd w Maryi było takie opanowanie? I wszystko nam wyjaśnia święty Jan w swoim liście. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość usuwa lęk. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Rozwiązanie genialne i proste, jednocześnie tak bardzo karkołomne. Miłować Boga, czyli miłować tego, który nie zawsze mi odpowie, który postawi mnie przed trudnym zadaniem bez uprzedzenia. Miłować tego, którego nigdy nie widziałem. To są realne problemy. Ale jak widzimy, ta miłość niesie też konkretny stan ducha, niesie pokój. Zwróćmy uwagę, że Jezus po zmartwychwstaniu, zwracając się do swoich uczniów, wielokrotnie mówił do nich: pokój wam. To wszystko związane jest z tym, byśmy trzeźwo patrzyli na życie. Emocje, jakie by nas nie szarpały na prawo czy na lewo, nigdy nie będą wskazywać nam właściwych rozwiązań. Tylko pokój może wyostrzyć nasz wzrok, uspokoić tętno, pozwolić realnie spojrzeć na problem, pozwoli odszukać rozwiązanie. Kiedy w jakimś zamieszaniu jesteśmy zdolni, by trzeźwo zareagować, to nieświadomie stajemy się dla ludzi świadkami. Bo jak to napisał Antoine de Saint-Exupéry, jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie. Święty Łukasz przedstawia Maryję jako pełną łaski i darów. Jednak jej odpowiedź musiała być przemyślana. W końcu jej decyzja wpłynęła na losy całej ludzkości. Od każdego z nas Bóg oczekuje wolnej odpowiedzi. Odpowiedzi, która nie jest uwarunkowana żadnym zagrożeniem albo poczuciem bycia niegodnym. Nikt z nas na łaskę Boga nie zasługuje, jednak On, Ojciec Miłosierdzia, nam je udziela. Przecież cały świat jest u Jego stóp. I od Jego decyzji zależy nasza przyszłość. I On chce nam tym pomóc, by nasze zaangażowanie miało w tym realny udział. Jak powiedział papież Benedykt, anioł odchodzi, misja pozostaje, a wraz z nią dojrzewa wewnętrzna bliskość Boga. I tu otrzymujemy konkret. Jeśli my do Boga się nie zbliżymy, żeby Go pokochać jako wolni, gotowi do poświęceń ludzie, to wszystko przepadnie. W końcu dziś świętujemy poczęcie Zbawiciela, a On, jak jest przedstawiany jako Emanuel, jest Bogiem z nami, a nie przeciwko nam. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.